bite z razy z jelenia, duszone w winie czerwonym i śmietanie. Ja muszę powiedzieć, że to jest taki typowy przykład dziedzictwa kulinarnego naszego kraju. Ja przepis na te zrazy znalazłem w książce kucharskiej dokładnie z roku 1887. I na początku zdziwiłem się, cóż to dziwnego tam jest napisane. Ale potem, kiedy pierwszy raz zrobiłem tak, jak przepis kazał, no wyszło coś wyśmienitego, coś ciekawego, bardzo interesującego. W kuchni włoskiej, a potem w kuchni na całym świecie bardzo często podawane jest carpaccio. Otóż w polskiej kuchni myśliwskiej od wielu, wielu lat identyczne danie nazywa się polędwica z jelenia w ziołach. Ten mielony z sarniny robi się z mięsa, które powinno, jeśli to jest starsza sztuka, no to koniecznie do bejcy, ale takiej bejcy szybkiej, o której tyle razy już żeśmy sobie mówili. Ale jeśli jest takie świeżutkie, takie jak na tatarka, to wtedy nie ma co się bawić. Potrzebujemy właśnie takiego mielonego mięsa, sarniny, przy czym najlepsza tutaj jest łopatka. Myśmy specjalnie tutaj pokazali proporcje, mielonego mięsa wieprzowego, a to przede wszystkim jest boczek tłusty, a jeszcze lepsze jest podgardle. No, sarnina jest niebywale chudym mięsem i dlatego proszę zauważyć, że to jest prawie pół na pół. I wtedy, kiedy świeża sarnina w kuchni, to powstaje pytanie, co zrobić z tym najlepszym, najcudowniejszym, najsmaczniejszym kawałkiem mięsa, jakim jest polędwica sarny. Otóż jednym z rozwiązań to jest przyrządzenie takiego specjalnego kotlecika siekanego z sarny na ruszcie, bo przecież lato to jest czas, w którym grille powszechnie dymią na działkach, na polanach leśnych, wszędzie, gdzie piękna przyroda nad brzegiem rzeki, jeziora. Jeszcze do tego użyjemy takich patyczków. One ułatwiają nam operację na tym grillu, a dodatkowo, drodzy Państwo, będziemy dzisiaj pokazywać jeszcze jedną tajemnicę znakomitej smakowitości takiej potrawy. A mianowicie to, że będziemy używać co najmniej 4 godziny wcześniej moczonego drewna. Będziemy dzisiaj pokazywać bardzo klasyczne danie kuchni myśliwskiej, a mianowicie gulasz z jelenia w śmietanie z grzybami. To już samo mówi za siebie. To jest po prostu smaczne od samego początku. A więc te nasze kawałki mięsa, które wykrawamy z polędwicy i również z innych kawałków, będziemy w pierwszej kolejności kładli na patelnię na mocno rozgrzany tłuszcz.